Cześć, tu Emil Dąbrowski, witajcie w pomajówkowym odcinku Wiadomości Szczecin i zobaczcie, co dzieje się w mieście. Na początek wieści z dużej budowy. Jesteśmy na węźle Łękno, gdzie ostatnio powstała warstwa ochronna kolejnych odcinków torowiska oraz kostka betonowa w Alei Wojska Polskiego. Prace toczyły się też w okolicy stacji benzynowej oraz przy wjeździe na parking. Jest też namacalny efekt postępu budowy. To otwarcie przejścia aleją Fałata. Teraz znów można pójść na spacer od Lasu Arkońskiego przez Różankę aż na Jasne Błonia, a pozostałe prace przy węźle Łękno trwają. Ta inwestycja to nowy fragment tak zwanej trasy średnicowej. Przebudowa linii kolejowej oraz budowa skrzyżowania. Mówiłem o spacerze z Lasu Arkońskiego przez Aleję Fałata do Jasnych Błoni, ale możemy pójść przecież w drugą stronę i zobaczyć nową zieleń. Przy Syrenich Stawach posadzono 60 kasztanowców, które stworzą wyjątkową aleję. Kawałek dalej, przy samej Arkonce posadzono z kolei 50 orzechów włoskich, a w okolicach Jeziora Głębokiego i Dąbiu ponad 30 tysięcy buków, świerków, dębów i sosen. Jednocześnie Zakład Usług Komunalnych przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na posadzenie drzew wartych 900 tysięcy złotych. Znajdą się w parkach i pasach dróg. Wkrótce obsadzone zostaną też kwietniki, m.in. na Placu Tobruckim i przy Bramie Królewskiej. Szczecin przyspiesza ze szczepieniami przeciwko koronawirusowi. Rząd w końcu dał zielone światło i przygotowany przez miasto punkt w hali Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Sowińskiego może zacząć działać. Tu mamy tutaj linie tramwajowe, ulica Piastów, mamy parkingi, możliwość dojścia, jest dość wygodnie, sporo miejsca, także warunki są naprawdę dobre. Warto się rejestrować, warto też sprawdzać po 18:00. Ponieważ okazuje się, że każdego dnia zostają jakieś szczepionki i po tej 18:00 można się dodatkowo zarejestrować, przyjść tutaj i zaszczepić jakby poza kolejką. Nie chcemy zmarnować żadnej szczepionki, to jest priorytet, więc warto się tym interesować. Jestem chwilę przed, a nawet się nie spodziewałem, że tak szybko i sprawnie to pójdzie, także wygląda to fajnie. Boli? Absolutnie. Ani trochę? A bo już ukłucie, czy nie? No. Te? Tak. Nawet nie widziałem. Rewelacja. Super, nic nie boli. Punkt jest otwarty codziennie od 8 do 20 i właśnie dołączył do kilkudziesięciu innych punktów w mieście. Na stronie Wiadomości Szczecin.eu zobaczycie adresy tych punktów oraz zasady rejestracji na szczepienie. Czym powinniśmy poruszać się po Szczecinie? Jak mieszkańcy mogą chronić zieleń? I jak rozwijać miejskie tereny rekreacyjne? Jeśli masz zdanie na ten temat, daj znać i weź udział w warsztatach. Pracujemy nad studium zagospodarowania przestrzennego naszego miasta. To dokument, w którym zdecydujemy o przyszłości Szczecina. Warsztaty odbędą się w formie zdalnej od 22 maja do 19 czerwca. Każde spotkanie będzie poświęcone innemu zagadnieniu – miastu i mieszkańcom, komunikacji, przestrzeni oraz klimatowi. Jeśli chcesz w nich wziąć udział, musisz się zapisać. Szczegóły znajdziesz na stronie Wiadomości Szczecin.eu. Znów możemy spojrzeć na Szczecin z wyjątkowej perspektywy. Diabelski młyn na Łasztowni już działa i zaprasza mieszkańców oraz turystów. Wheel of Szczecin ma prawie 60 metrów wysokości i waży ponad 350 ton. Cena ulgowego biletu to 25, a normalnego 35 zł. Koło młyńskie jest otwarte przez cały tydzień. Dokładne godziny otwarcia znajdziecie na stronie Wiadomości Szczecin.eu. A gdyby tak, z Diabelskiego Młyna spojrzeć na okolice Odry pełne żaglowców? Taka okazja będzie już pod koniec lipca. Zaczyna się wtedy finał The Tall Ships Races. Wiemy już, że w Szczecinie zacumują m.in. Dar Młodzieży, rosyjski Standard, francuski Belpol i szwedzki Trek Honor AF Stockholm. Tall Shipy to jednak coś więcej niż żaglowce. Z nowego newslettera dostępnego na stronie Tall Ships Szczecin.eu dowiadujemy się, że w różnych miejscach Szczecina staną różne sceny. I tak, na Placu Solidarności zabrzmi muzyka klasyczna, na Placu Lotników blues, folk i jazz, a na Wyspie Grodzkiej będą rozbrzmiewać szanty. To będzie czwarty finał regat w Szczecinie, ale pierwszy w czasie epidemii. Możecie być pewni, że zostanie on zorganizowany z uwzględnieniem zasad dystansu i bezpieczeństwa. Na teraz to wszystko, ale widzimy się w kolejnym odcinku, a do tego czasu polecam stronę Wiadomości Szczecin.eu, aplikację oraz facebookowy profil. Do zobaczenia. Cześć!